Witam serdecznie w kolejnym odcinku Klocki i tarcze z przodu wymienione. No to jedziemy na taki pierwszy dziewiczy rejs. Trudno to powiedzieć rejsem. Jedziemy po prostu do huty. Mam sprawę do załatwienia. Popatrzymy, jak to wszystko chodzi. Wczoraj zrobiłem sobie tylko tutaj takie małe kółeczko osiedlowe, żeby sprawdzić, czy wszystko ok. Wszystko było ok. Także póki co zrobiłem może jakieś 500 metrów. A przy okazji zobaczymy, ile CRV-ka spali latem po Krakowie. Teraz silnik zimny. 12,60 po wejściu, akumulatora dawno już nie ładowałem. No i co tu słychać? Zobaczcie, jaką mam średnią prędkość latem. Momentalnie w górę. To wszystko zrobione po Krakowie. 46 km. Także w roku szkolnym 17-18 na godzinę, teraz 23. No i to się od razu przekłada na spalanie. Czyli CRV-ka spokojnie zeszła poniżej 10. Ok, to zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Skasujemy licznik B. 74 tysiące przy takim przebiegu wymiana tych tarcz i klocków. Ok, licznik B skasowany. No to palimy furę, zobaczymy, jaki będzie spadek napięcia. ...10,36, bardzo ładnie. No to jedziemy. A klimatyzację muszę sobie włączyć. A damy minimum i na jeden tak. Lubię jeździć na szybkę i na nogi. Koreczek tutaj mamy, no bo tu jest wjazd na autostradę. A przy okazji remont, budowa obwodnicy. Puścimy pana. No i spalanie rośnie, 13 litrów. Service due now. Cały czas tylko serwis. Jedna wielka dziura w tym Krakowie. Znowu dziury. Tutaj coś nowego.
I znowu dziury. Okej, i tutaj się musimy gdzieś zaparkować. Także tak wygląda stara huta. Okej. I wracamy do domku, może jeszcze zakupy po drodze. Całe szczęście, że w Hondzie można otworzyć szyby z kluczyka w tym upale. W Mazdzie niestety nie ma takiego komfortu. Czyli póki co 5,2 km, 11,5 spalanie, 18 na godzinę średniej prędkości. Musimy się tutaj nawrócić. Straż pożarna w Nowej Hucie.
także moi drodzy, odnośnie hamulców, bardzo pozytywne wrażenia. Nic nie bije, cisza, bardzo płynnie, elegancko powiedziałbym. Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się na wymianę przed tym wyjazdem do Chorwacji. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Nie hamowałem może z jakichś większych prędkości, ale taka przy tej jeździe miejskiej, hamowanie z 50, super. Zero bicia i tak dalej. Idealnie. Zobaczymy, jak będzie na autostradzie.